Jadę, jadę, wiem, dojadę. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. A ja powiem Państwu, absolutnie nie mam zamiaru wysiadać, kiedy jadę w takim towarzystwie jak Monika Morka. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię, Donacie, witam drodzy Państwo. I Jessica Stelmach, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dwie wspaniałe opolskie wokalistki, które już za tydzień wystąpią specjalnie dla Państwa. Koncert dla Was wyjątkowy, bo wiem, że przygotowywałyście się do niego naprawdę sporo czasu. Rzeczywiście jest taki nerw na tydzień przed? Tak, wydaje mi się, że nerwy są dość spore, jednak największe pewnie będą już przed samymi koncertami, bo jednak jest to dość spore wydarzenie, przynajmniej dla mnie. I też dużo czasu musiałam poświęcić na to, żeby każdy z tych utworów przygotować. A Monika? Zgadzam się z przedmówczynią, bo drodzy Państwo, to nie jest tak, że człowiek im dłużej coś robi, tym się mniej stresuje. Absolutnie jest to najbardziej mylna kwestia, jaka jest. Poziom odpowiedzialności wzrasta za każdy występ, także im dalej w las kolokwialnie, tym jest gorzej, tym jest większy stres i, tak jak wspomniałam, większa odpowiedzialność. Także tak jak Jessica powiedziała, na pewno na chwilę przed recitalem będzie naprawdę mocno. Za chwilę przejdziemy do szczegółów tego koncertu. Natomiast trudno mi Was nie zapytać o tę pasję muzyczną. Skąd się to wzięło, jak o to ewoluowało, gdzie są te inspiracje muzyczne? Zapytam najpierw Monikę. Cóż, wracając do źródła, to tak zasadniczo od przedszkola gdzieś towarzyszył mi ten mikrofon. Zawsze wiedziałam, że chcę to robić i w sumie zawsze to powtarzam, że odkąd zaczęłam zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury, pod którym zresztą patronatem występujemy za tydzień, moja przygoda zaczęła się na poważnie. Zaczęłam uczyć się, musiałam nadrobić wiele rzeczy, które dzieciaki robiły od początku tutaj. No i myślę, że się opłacało. Przygoda z programem The Voice of Poland i teraz własny zespół. Myślę, że to wszystko zaowocowało. A Jessica? U mnie, podobnie jak u Moniki, rozpoczęło się to już w przedszkolu, jednak swoją przygodę z Młodzieżowym Domem Kultury zaczęłam troszeczkę szybciej niż Monika, bo miałam 8-9 lat i w tamtym momencie faktycznie zaczęłam rozwijać swoje zdolności i zauważyłam duży progres na przestrzeni tych lat, bo uczęszczam to już od, żeby nie oszukać, ale myślę, że 13 lat na pewno. I wszystkie koncerty, wszystkie przygody, jakie tutaj przeżyłam z MDK-iem, na pewno dostarczyły mi wielu, wielu wrażeń, emocji. Idol muzyczny? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, nie ma chyba jednego. Ale taka inspiracja, zawsze gdzieś sięgasz, że mówisz sobie, kurczę, nie wiem, ja bym od razu powiedział Roberta Fleka, ale oczywiście pewnie wy co innego. Myślę, że to, co teraz powiem, może zaskoczyć, ale na tą chwilę chyba Anna Maria Jopek pomimo wszystko. To za chwilę dojdziemy do tego, bo wcale z tą Anną Marią Jopek tak łatwo nie jest, Moniko. To mnie teraz zaskoczyłaś, droga koleżanko. No cóż, mi w duszy gra blues, także moją największą inspiracją jest światowej klasy bluesmenka Etta James. Kocham jej twórczość, jak słyszę jej utwory, mam gęsią skórkę, także odkąd ją, że tak powiem, poznałam, nie osobiście, niestety nie miałam takiej możliwości i bardzo żałuję, że czasami właśnie żałuję, że nie urodziłam się w czasach, kiedy parę dekad wcześniej, dokładnie, tak? Kiedy tworzyli właśnie tacy artyści. Ale tak jak mówię, od pierwszych dźwięków, po prostu miłość od pierwszego usłyszenia. No to, drogie panie, to przejdźmy teraz do samego koncertu, bo pozostał nam tylko tydzień. Wymyśliłyście sobie też nazwy tych koncertów. Nie wiem, czy one są właśnie inspirowane także tym, co będzie w tym repertuarze. Pierwszym koncertem będzie koncert Jessiki, więc dlatego zaczniemy od tego koncertu. No i o samej nazwie i o tym, czy rzeczywiście Anna Maria Jopek w duszy gra Jessice, to teraz Państwu zdradzimy, obiecuję. Tak, tytuł koncertu to Szczęście to ta chwila, co trwa. Jest to zaczerpnięte z fragmentu utworu Anny Marii Jopek. A teraz przechodząc do samej Anny Marii Jopek, jest to bardzo zabawna historia, bo Anna Maria Jopek nie była moim wyborem. Zostało mi to w pewien sposób narzucone i jak słuchałam na początku tych utworów, nie byłam do końca przekonana, wydawało mi się to dość proste, jednak w momencie, jak zaczęłam już się z nią zderzać
i zaczęłam wszystkie próby. Było to... Wyzwanie. Tak, było to duże wyzwanie i miałam taki moment kryzysu, gdzie faktycznie stwierdziłam, tupnęłam nogą, powiedziałam, nie będę tego śpiewać, nie ma takiej możliwości. I Anna Maria Jopek była, że tak powiem, na straconej pozycji. Już nie widziałam takiej możliwości. Jednak w pewnym momencie im więcej czasu poświęcałam, im bardziej się wdrażałam w te utwory, analizowałam teksty, to jednak poczułam, że coś faktycznie z tego może być i teraz jak już mamy próby, to widzę, że to brzmienie jest naprawdę przepiękne i fenomenalne, dlatego zachęcam do przyjścia na koncert. To jeszcze powiedzmy, no też, żeby oddać, jak to się mówi, Bogu co boskie, pod czyim kierunkiem przygotowywałaś ten koncert? Pod kierunkiem pani Małgorzaty Sury-Skrzypiec oraz Krzysztofa Imielczyka. No to teraz blues będzie rządził na scenie, bo troszkę muzyków, jak patrzę na plakat, zaprosiłaś do tego swojego grania, Moniko. Myślę, że tak. Myślę, że blues będzie tutaj królował. Ja w przeciwieństwie do Jessiki nie miałam narzuconego repertuaru. Wiedziałam od początku, że będą to utwory, w których jestem na 100%, które... W pewnym stopniu opisują moje życie i dlatego też nazwa recitalu jest taka, moje życie jest jak piosenka, ponieważ piosenki są różne, moje życie też takie jest, czasem barwne, wesołe, nie wiem, pełne smutku, tak jak to w życiu bywa. Tak, będę miała sporo muzyków na scenie, jest mi bardzo miło, bo będę mogła zagrać zarówno z świetnym zespołem Take Style, z którym współpracujemy już od dawna, ale dla mnie też radością było, że mogłam zaprosić na ten recital również mój zespół, także no myślę, że będzie ciekawie. No z całą pewnością, co do tego nie mam wątpliwości, to chciałem was teraz jeszcze zapytać, odejść na moment od tego, jak patrzycie, w tej chwili młodzież ma mnóstwo różnych możliwości, czy muzyka wciąż przyciąga, czy programy typu właśnie Talent Show, o których też wspomniałaś, czy to jest coś, co możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest coś, co dało młodzież, powiedziała, nowego kopniaka dla osób, które chciałyby, zafascynowały się muzyką? Znaczy, myślę, że tak. Myślę, że muzyka generalnie jest ponadczasowa. Zarówno można wracać do źródła, do utworów, do klasyków lat 60., nawet dalej. Widzę, że młodzi teraz lubią bardzo, kolokwialnie mówiąc, kombinować, ale to jest fajne, bo pokazują siebie, ale i wracają właśnie do klasyków i to jest naprawdę super. Myślę, że jak najbardziej mogę polecać zarówno i udział w programach, jak i zapisywanie się do takich miejsc, jakim jest Młodzieżowy Dom Kultury, ponieważ ludzie tutaj pomagają wyzwolić emocje, pozwalają nakierunkować i przede wszystkim tworzyć. Zgadzam się z Moniką. MDEK daje duże możliwości nie tylko właśnie w poznawaniu nowych ludzi, ale też w rozwijaniu swoich pasji, bo faktycznie dla mnie MDEK był miejscem i nadal jest, gdzie rozwinęłam swoje artystyczne skrzydła. Dlatego też młodych ludzi, myślę, warto zachęcać do rozwijania swoich pasji i poniekąd pchania ich w to, żeby się rozwijali, bo to no, jest jedną z takich ważniejszych rzeczy tak naprawdę. Młody, utalentowany wokalistki, a Państwo będą mieli okazję przyjść już za tydzień. Gdzie się spotykamy za tydzień? W Muzeum Polskiej Piosenki, proszę Państwa. Godzina 17, Jessica, ja o 19. Piękne miejsce też, Muzeum Polskiej Piosenki, to też jest zawsze wyzwanie, prawda? Taka scena, nietypowa, chciałoby się powiedzieć. Jak najbardziej. To słuchajcie, to wsiedliśmy, drodzy Państwo, na początku do tego pociągu, jechaliśmy, no to chciałbym, żebyście Panie może też i śpiewnie zaprosiły wszystkich naszych widzów na ten Wasz koncert, który już za tydzień. Zgoda? No to proszę bardzo. Tematycznie zatem, drodzy Państwo, zapraszamy, bo w niedzielę zaśpiewamy. Yeah.